No, siema ludziska. Dzisiaj chciałem porozmawiać z wami troszeczkę o stacjonarnych sklepach z grami. Jako, że wczoraj, przejadając się po mieście, natrafiłem na takowy. Nazywał się 24x7 Games. Wszedłem do środka, od razu uderzył mnie ten klimat. Ten klimat growy. Jeżeli jesteście graczami, to wiecie, o czym mówię. Wchodząc tam, pierwsze, co rzuciło mi się na uszy w tym wypadku, była muzyka. Był to symfoniczny metal. Coś w stylu dawnego Nightwisha. Przechadzając się między półkami, zauważyłem wiele produktów związanych z grami, ale nie będących bezpośrednio nimi. Były to koszulki, kubki, pady, konsole i inne tego typu rzeczy. Wchodząc jeszcze głębiej, zauważyłem konsolę do gier, na której można było przetestować sobie jeden wybrany przez sprzedawcę czy właściciela sklepu tytuł. Konsole, jak to konsole, zawsze są oblegane, więc ciężko się do nich dostać. Pamiętam, jak jeszcze chodziłem do szkoły i chodziliśmy na wagary. Bardzo często wybieraliśmy właśnie sklep MediaMarkt, w którym były trzy konsole. Było to PlayStation 3, Xbox 360 z Kinectem i Nintendo Wii. I tak spędzaliśmy pół dnia w sklepie, grając w jakieś gry na konsoli, oczywiście za darmożkę. Nic nie kupując potem w sklepie, także ochroniarze nas zawsze lubili, no nie można powiedzieć. Przechodząc jeszcze dalej, zauważyłem sprzedawcę. Sprzedawca w sklepie z grami nie powinien wyglądać normalnie. Nie powinien być typowym sprzedawcą ubranym pod krawat, ponieważ to nie jest to środowisko, tak nie powinno to wyglądać. I tutaj się nie zawiodłem. Sprzedawców było dwóch. Była to kobieta i mężczyzna. Mężczyzna wyglądał jak Drake z gry Ride to Hell Distribution, chyba tak się ta gra nazywała, taki krab. Jeżeli chcecie się zapoznać z tą gierką, to zapraszam do Energika, on zrobił Zagrajmy Skrapa z tej gry. Ten koleś wyglądał typowo jak Drake z tej gry, co mi się, nie powiem, bardzo podobało. Kobieta wyglądała równie dobrze, miała fioletowe włosy, kolczyki w nosie, kolczyki w uszach, tutaj dość sporo. Bardzo przyjemna. Chwilę z nimi porozmawiałem i doszedłem do wniosku, że ci ludzie to naprawdę, naprawdę pasjonaci. Pasjonaci gier wideo i oni potrafiliby ci doradzić. Jeżeli nie jesteś graczem, poszedłbyś do takiego sklepu kupić sobie grę dla kogoś, dla kogokolwiek, to wydaje mi się, że ci ludzie byliby w stanie przekonać ciebie do tego, że gry są fajne i przekonać ciebie do tego, abyś został graczem na pełny etat. Takie mam wrażenie. Ci ludzie byli bardzo pozytywni. Bardzo mi się to podobało. Ubolewam troszeczkę, że sklepy z grami niestety są już rzadkością. Niewiele osób kupuje, jeżeli chodzi o rynek PC-towy. No konsolowi jeszcze się jako tak otrzymają te gry, żeby kupować je w pudełkach. Jednak coraz więcej ludzi, w tym ja, woli dystrybucję cyfrową, a to z tego powodu, że jest wygodna. Można mieć grę od razu i jest dużo tańsza, taka prawda. Także sam ubolewam nad tym, że sklepy z grami znikają i jest coraz mniej takich miejsc, jednak sam przykładam do tego rękę swoją, nie kupując niczego w tych sklepach. Chociaż muszę przyznać, że mieli tam fajne koszulki z Mass Effecta i nie jest wykluczone, że ową koszulkę sobie zakupię. Ponieważ jestem fanem Mass Effecta, byłem kiedyś, teraz już troszeczkę mi to minęło, jednak nadal mam sentyment do tej gry. Wchodząc do takiego sklepu, można napotkać wielu nietypowych ludzi, nietuzinkowych, którzy wyglądają troszeczkę jak nie z tego świata, tak bym to nazwał. A ja spotkałem w tym sklepie kolesia, który wyglądał, jakby się urwał z Matrixa. Nie jest jakoś mega ciepło na zewnątrz, jest około, nie wiem, 18 stopni. Było 18 stopni, jak byłem w tym sklepie. Koleś był ubrany w płaszcz, taki długi. No jak oglądaliście Matrixa, to wiecie, jak wyglądają te płaszcze. Był ubrany w taki płaszcz, miał czarne włosy, trochę taką kitkę z tyłu. No wyglądał bardzo pozytywnie, nie powiem. Drugą osobą, którą spotkałem w sklepie, która wyglądała naprawdę intrygująco, był to... A kojarzycie taką subkulturę goci, cybergot, jakoś tak. Spotkałem osobę, która wyglądała jak cybergot, miała takie... Wydaje mi się, że to było przygotowanie na jakiś cosplay. Takie mam wrażenie, nie rozpoznaję, z jakiej gry to było, bo to
na 90% było z jakiejś gry, to nie był taki typowy cybergod. Lubię odwiedzać sklepy tego typu nie tylko ze względu na gry. Najbardziej zależy mi na ludziach, którzy tam przychodzą. Można z nimi nawiązać naprawdę fajną konwersację, zwłaszcza ze sprzedawcami, chociaż z klientami również. Można spotkać bardzo ciekawych ludzi, z którymi można się zaprzyjaźnić i to nie... I to jest prawda. Można się z nimi zaprzyjaźnić, jeżeli jest się osobą otwartą i zagada się do nich. To są osoby, które mają pasję. Osoby, które wchodzą do takiego sklepu są to albo osoby, które mają pasję, albo jakieś babcie, które chcą sobie kupić grę dla wnuczka. To są dwa typy ludzi, którzy tam wchodzą. Ludzie, nazwijmy go normalni, nie wkręceni w ten świat, raczej omijają takie sklepy szerokim łukiem. Oni raczej kupują gry, jeżeli już kupują gry pudełkowe, to wybierają sklepy typu MediaMarkt czy Empik, a nie typowe sklepy z grami dla geeków, tak bym to nazwał. Niestety w mojej okolicy są tylko dwa sklepy tego typu, z czego jeden jest nastawiony raczej na sprzedaż i skup elektroniki, gier, filmów i muzyki używanej i sprzedawanie jej potem, a drugi jest właśnie ten, o którym wam opowiadałem, z tą przymiłą panią w kolorowych włosach i tym panem, który wygląda jak Drake. Naprawdę, naprawdę sympatyczni ludzie. I to by było na tyle, co chciałem wam powiedzieć. Taki luźny, szybki vlog o tym, jak magiczne są sklepy z grami i niestety wymierające powoli. Także to by było na tyle dzisiaj. Do następnego i cześć!